70 milionów złotych trafi w 2018 roku do kieszeni mieszkańców Suwałk. Tyle wynosi budżet dwóch programów rządowych 500+ i Dobry Start, znany jako 300+, oraz świadczenia rodzinne. Od października 2017 roku do 20 sierpnia bieżącego roku ze świadczenia 500+ skorzystało blisko 5 tysięcy rodzin, w których skład wchodzi ponad 8,5 tysiąca dzieci. Drugim świadczeniem wspierającym rodziny z dziećmi w wieku szkolnym jest 300+. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego tutaj w Suwałkach, do suwalskich szkół uczęszcza 10 300 dzieciaków. 10 300 dzieciaków. Natomiast przewidujemy, że z tego świadczenia skorzysta jakieś 7-8 tysięcy dzieci. Z tego względu, że część dzieci, która uczestniczy do szkół suwalskich, rodzice mieszkają poza terenem Suwałk, w innych gminach. Jest moda, żeby gdzieś się przemieszczać w mniejsze miejscowości od Zgiełku. I oceniamy to, że tych dzieciaków w porównaniu do tych, co się uczą, będzie jakieś do 2 tysiące mniej. Do 20 sierpnia złożono ponad 4 350 wniosków. Wypłacono 4,5 tysiąca, 4502 świadczenia na kwotę 1 350 600. 1 350 600. A więc tutaj wypłaciliśmy. Uważam, że połowę mamy już z głowy, jeżeli chodzi o Dobry Start. Prezydent Suwałk wyszedł z inicjatywą, aby wnioski o 300+, które można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada, przyjmował od rodziców nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dokumenty można już składać w 14 suwalskich szkołach. To znaczne ułatwienie dla rodziców, którzy zazwyczaj w początkowym okresie roku szkolnego często odwiedzają placówki oświatowe. Trzeba także powiedzieć, że rozpatrywanie tych wniosków jest... 2 miesiące mamy na rozpatrywanie tych wniosków i wnioski, jeżeli chodzi o 300+, jeżeli będą złożone po 30 listopada, nie będą rozpatrzone. Tak więc termin 30 listopada jest ostateczny. Nieco inna zasada obowiązuje w programie 500+. Tutaj wnioski są rozpatrywane stale, ale jak zauważa Leszek Lewoc, najrozsądniej jest złożyć wniosek o kolejne wypłaty świadczenia w miesiącu, w którym wypłacane jest świadczenie wynikające z wcześniejszej decyzji. Jeśli we wrześniu kończy się okres wypłaty świadczenia, w tym samym miesiącu należy złożyć kolejny wniosek. Leszek Lewoc poinformował także, że od 1 listopada wzrasta wysokość zasiłku pielęgnacyjnego z dotychczasowych 153 zł do niespełna 185. Kolejna zmiana wysokości tego świadczenia nastąpi rok później i wówczas wyniesie ono około 216 zł miesięcznie. Zmianie natomiast nie ulegają kwoty zasiłków rodzinnych i wartości kryteriów, według których są one przyznawane. Kwotą uprawniającą do zasiłku rodzinnego jest dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, 764 zł. Za pośrednictwem mediów dyrektor MOPR zwrócił się z apelem do mieszkańców miasta. Prośba do Państwa o apel, aby sprawa 300+, żeby tutaj do nas się pofatygować drogą elektroniczną albo złożyć taki wniosek do szkoły. Kto nie złoży do 30 listopada, wniosek nie będzie rozpatrzony. Następna sprawa, no to taka ważna, to jest weryfikacja tych 500+. 500+ też trzeba do nas tutaj się zgłosić albo drogą elektroniczną. Teraz w zależności płacimy 500+, płacimy, stare decyzje są jak gdyby ważne do 31 września, ale potem już są inne terminy będą obowiązywać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poza obsługą zasiłków i programów 500+ oraz 300+ kontynuować będzie również program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. Według ostatnich danych taką formą wsparcia objętych było 1800 młodych obywateli naszego miasta. W ocenie pracowników socjalnych w ciągu ostatniego roku 500+ ograniczyło znacząco ubóstwo wśród suwalskich rodzin. Rekordowa kwota 12 400 zł co miesięcznego wsparcia trafia do rodziny z 10 dzieci. Ktoś powie, że to dużo, ale z drugiej strony wychowanie 10 dzieci to niemały wysiłek, którego nie każdy by się podjął.